Chcemy obliczyć granicę przy φ dążącym do zera z funkcji 1 odjąć cosinus fi podzielone przez 2 razy sinus kwadrat fi. Jak zwykle zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj najpierw samodzielnie to zadanie rozwiązać. Dobrze. No a jak ja mam takie coś do rozwiązania, to zawsze najpierw próbuję, jak mam iloraz, najpierw próbuję obliczyć oddzielnie granicę licznika i granicę mianownika. Jeżeli te granice istnieją, i da się podzielić, czyli kiedy granica mianownika by była różna od zera, no to wtedy miałbym odpowiedź, dlatego że granica ilorazu to jest iloraz granic. Więc mogę to spróbować tak obliczyć i napisać, że to jest granica przy fi dążącym do zera z tego wyrażenia, które mamy w liczniku, podzielone przez granicę przy fi dążącym do zera z tego, co mamy w mianowniku. No, i teraz tak, w liczniku mamy 1 minus cosinus phi. To jest pewna funkcja ciągła, dlatego że cosinus jest funkcją ciągłą na całej swojej dziedzinie, czyli dla wszystkich liczb rzeczywistych. No i tutaj nie ma żadnego dzielenia, nie ma żadnego problemu. Tutaj cały czas mamy funkcję ciągłą, a dla funkcji ciągłej wiemy, że granica funkcji w punkcie jest równa wartości tej funkcji w punkcie. Czyli żeby obliczyć tę granicę, wystarczy po prostu wstawić phi, za phi wstawić 0. Czyli tutaj po prostu w liczniku mogę wstawić 0 zamiast phi, Czyli będę miał 1 odjąć cosinus 0. A w mianowniku również mam funkcję ciągłą, bo tu mam sinus podniesiony do kwadratu. Sinus to też jest funkcja ciągła. No więc znowu mogę wstawić 0 za phi po prostu i obliczyć wartość funkcji w tym punkcie, która będzie równa również granicy funkcji w tym punkcie. Tak, tak to jest dla funkcji ciągłej. Czyli to będzie 2 razy sinus kwadrat 0. No dobrze, a ile to jest cosinus 0? Cosinus 0 to jest 1. A ile to jest sinus 0? Sinus 0 to jest 0. Czyli w liczniku mam 0, w mianowniku mam 0. Czyli znowu mam taki symbol nieoznaczony: 0 przez 0. Gdyby tutaj było coś innego niż 0 w, w liczniku, czyli jakaś liczba różna od 0, no to wiadomo by było, że ta granica nie istnieje. No ale kiedy mam 0 przez 0, to tak naprawdę nic nie wiem. Wiem tylko tyle, że tą metodą nie mogę obliczyć tej granicy. Dlatego, że w zależności od konkretnego przykładu, 0 przez 0 to może być jakaś liczba, w różnych przykładach różne mogą być te wyniki, albo może granica nie istnieć, po prostu ja na razie nie wiem nic. Wiem tylko tyle, że tą metodą nie mogę obliczyć tej granicy, że muszę kombinować jakoś inaczej. No to pokombinujmy. Bo być może ta granica jednak istnieje, i może da się ją obliczyć. Popatrzmy na to wyrażenie, którego granicę chcieliśmy obliczyć. Nazwijmy, że to jest jakieś f od fi, jakaś funkcja. I spróbujmy, może, tę funkcję zapisać w innej postaci, w takiej, w której być może nam się tę granicę uda jakoś obliczyć. To jest właśnie często skuteczna metoda, żeby spróbować w innej postaci zapisać to wyrażenie, którego granicę chcemy liczyć, bo być może coś się tutaj da skrócić. Czyli tutaj mam. Sinus kwadrat fi. Może da się skrócić te czynniki, które dążą do zera. No to tutaj ja bym zastosował taki trik, że skorzystam tutaj z jedynki trygonometrycznej, żeby mieć tylko kosinus z tym, bo tu mam kosinus w liczniku, mam sinus w mianowniku, chciałbym mieć tylko kosinus. No to mogę sinus kwadrat łatwo zamienić na 1 minus cosinus kwadrat fi. Korzystając z jedynki trygonometrycznej wiemy, że sinus kwadrat plus cosinus kwadrat to jest 1, czyli sinus kwadrat to jest 1 minus cosinus kwadrat. No dobrze. No i teraz znowu mogę skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia, dlatego że tutaj mam 1 odjąć coś do kwadratu. Czyli mogę to zapisać w takiej postaci, że to jest 1 minus cosinus fi razy 1 plus cosinus fi i to jest dokładnie to samo. Po wymnożeniu dostanę 1 minus cosinus kwadrat. No właśnie, no ale teraz widzimy, że tutaj mam wspólny czynnik w liczniku i w mianowniku. No i mogę tutaj przez to skrócić. Te czynniki tutaj się skrócą. No i co dostanę? No i dostanę takie wrażenie, że f od fi jest równe 1 po skróceniu przez 2 razy, no może tu od razu wymnożę, 2 dodać 2, cosinus phi No dobrze. I to wyrażenie dla phi równego 0 jest dobrze określone. No a funkcja f nie była dobrze określona dla phi równego 0. Czyli tutaj to nie jest dokładnie to samo co funkcja f, dlatego że to jest że mogę napisać, że funkcja f przyjmuje taką wartość, ale przy zastrzeżeniu, że phi jest różne od 0, dlatego że w zerze funkcja f była nieokreślona. Niemniej jednak tę postać funkcji mogę teraz wykorzystać do obliczenia tej granicy. Dlaczego? No bo mogę sobie zdefiniować inną funkcję. Mogę zdefiniować sobie funkcję na przykład g od fi, która będzie równa właśnie po prostu tyle. 2 plus 2 cosinus fi. No i to jest funkcja, która jest ciągła w otoczeniu fi równego 0. Wszędzie poza fi równym 0, ona jest równa funkcji f od fi. Różnica jest taka, że funkcja f od fi jest nieokreślona dla, dla fi równego 0, a g od fi jest, jest określona dla fi równego 0, jest ciągła w tym punkcie. No i teraz, jak będę liczył granicę przy fi dążącym do 0 z funkcji f od fi, a to właśnie jest moje zadanie, no to mogę napisać, że to jest to samo, co granica przy fi dążącym do 0 z funkcji g od phi dlatego, że poza fi równym 0 w otoczeniu tego punktu te funkcje są takie same czyli ich granice będą równe no i teraz mogę skorzystać z tego że funkcja g od phi jest ciągła w tym punkcie i po prostu obliczyć wartość tej funkcji w tym punkcie, czyli po prostu to będzie g od 0 no a g od 0 no to wstawiam tutaj do tego wzoru, trzeba będzie 2 dodać 2 razy cosinus 0. Cosinus 0 to jest 1, czyli to jest 1 przez 2 dodać 2, czyli to jest 1 czwarta. No i to jest odpowiedź. Czyli tutaj skorzystaliśmy z tego, żeby zapisać to wyrażenie w trochę innej postaci, w postaci takiej, która okazało się, że jest funkcją ciągłą w tym punkcie. Oczywiście to wyrażenie nie może być użyte do określenia wartości funkcji f w tym punkcie, bo funkcja f w tym punkcie jest nieokreślona, ale to wyrażenie może być użyte do tego, żeby obliczyć granicę funkcji w tym punkcie. No i tutaj rozumowanie jest takie, jak pokazałem, że możemy powiedzieć, że mamy inną funkcję g, która poza tym punktem jest równa funkcji f, a w tym punkcie przyjmuje taką wartość, żeby była ciągła. Czyli to jest, ta funkcja g jest jakby takim uciągleniem tej funkcji f, dodefiniowanie, tak, gdzie dodefiniowana jest wartość w tym punkcie, tak żeby funkcja była ciągła. No i w ten sposób łatwo jest obliczyć tę granicę.